Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj na prośbę kilku z Was zajmiemy się wspólnym omówieniem arkusza egzaminacyjnego do matury z filozofii. Ponieważ jesteśmy przed pierwszym rokiem, który będzie zdawał maturę w nowej formule, przerobimy sobie to, co od CKE dostaliśmy ostatnio, mianowicie test diagnostyczny z grudnia 2022 roku. Opowiemy sobie o tym, jak do takich zadań powinniśmy podchodzić, jaka strategia jest najlepsza, jakie są możliwe poprawne odpowiedzi, a także o tym, co CKE wyczynia. Zanim sobie do tego przejdziemy, ja Cię jeszcze informuję, że masz możliwość zapisania się do nas na zajęcia przygotowujące do matury z filozofii. Link do naszej strony znajdziesz w opisie. I nie przedłużając, zaczynamy. Troszkę się zbierałam, żeby nagrać to wideo, aczkolwiek całe szczęście już jest i możemy sobie przeanalizować, czym CKE nas obdarowało w arkuszu diagnostycznym z grudnia 2022 roku. Od razu na wstępie powiem, że jest to bardzo trudny arkusz i raczej mało prawdopodobne, żeby matura była na takim samym poziomie. Zwłaszcza, że w tym arkuszu wkradło się troszkę błędów naszemu kochanemu CKE. Jakich? A no po pierwsze, na samym początku mamy tutaj wklejony zakres materiału od CKE. Miło, prawda? No niekoniecznie, ponieważ została wklejona podstawa programowa, a nie wymagania maturalne, na podstawie których przeprowadzany jest egzamin. Gdy to zobaczyłam, pomyślałam, że może CKE chciało troszkę podnieść poziom tych testów diagnostycznych, dlatego przeprowadzili je na podstawie podstawy programowej, która jest obszerniejsza, co jednak okazało się być błędne, ponieważ oni wszystkie zadania, które się tutaj pojawiały, właśnie popierali tymi wymaganiami. No tak na przykład tutaj mamy w podstawie programowej i Leibniza, i Spinozę, a w wymaganiach maturalnych oni są przewidziani jako filozofowie do wyboru, czyli nie mogą Was pytać ze szczegółowej treści filozofii jednego lub drugiego filozofa, mogą was zapytać o treść jednego lub drugiego filozofa. No i tak też tutaj robią, no w wypracowaniu się tego trzymają. Zobacz, jak to wypracowanie brzmi. Przedstaw stanowisko Leibniza lub Spinozy w metafizycznym sporze o różnorodność bytów, następnie zajmij i uzasadnij swoje stanowisko w sporze, proponując modyfikację stanowiska Leibniza lub Spinozy, odrzucając je lub aprobując. Czyli fajnie, jednak mimo wszystko i tak się tego trzymali, jakiś drobny błąd, który CKE się wkradł. No i tutaj też niekoniecznie, mianowicie przejdźmy sobie do zadania 10. Zadanie 10 mamy tutaj. No i mamy tutaj krótki fragment tekstu, następnie każą nam wskazać autora oraz tytuł tego tekstu. Jest to Państwo Platona, które jest tekstem do wyboru. Patrz, jak oni to zadanie uzasadniają. Platon, jeden z fragmentów następujących w dialogu w związku z działem 7 treści nauczania, państwo, no i tam jeszcze jest kilka innych. Jeden z następujących dialogów, to są dialogi do wyboru, więc nie mogą Was pytać o szczegółową treść dialogu, który jest do wyboru. Mogą Was zapytać w taki sposób, jak na przykład sformułowali temat wypracowania dotyczący Leibniza lub Spinozy. O któryś z nich. Lub o ogólną wiedzę na temat Platona. Czegoś takiego zrobić nie mogą. Jest to karygodny błąd, który no, takiej instytucji jak CKE raczej nie powinniśmy się spodziewać, nie powinniśmy go dostać, a jednak, no jednak jakoś tak się przyjęło, że my od tego CKE spodziewamy się raczej tego, co najgorsze, a nie co najlepsze. Także chyba nikogo to nie dziwi. Natomiast jeżeli takie zadanie by się pojawiło na maturze, to by było niedopuszczalne. Ja na pewno bym się od tego odwoływała. Jeżeli coś takiego się pojawi, no to oczywiście to zrobię. No ale przejdźmy sobie w takim razie już do tekstu. Zanim jeszcze w ogóle pozwolę Ci go przeczytać, pokażę Ci, jak ten tekst wygląda od strony wymagań maturalnych. Mamy tutaj Kazimierza Ajdukiewicza, zagadnienia i kierunki filozofii. W wymaganiach maturalnych Ajdukiewicz jest przedstawiony jako jeden z filozofów do wyboru, jako przedstawiciel Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. No i tutaj mamy fragment jego tekstu. Wszystkie pytania odnoszą się do tekstu, więc jak najbardziej CKE może coś takiego zrobić. Jak najbardziej mogą dać Ci jakiś tekst jakiegoś filozofa, który jest do wyboru, ale nie mogą wtedy pytać Cię o taką szczegółową wiedzę na temat tego filozofa. Wtedy wszystkie pytania muszą być odniesione do tekstu albo odniesione do tej ogólnej wiedzy na temat Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. I tutaj CKE się tego trzyma, tutaj wszystko wygląda dobrze. Z takich ciekawostek w ogóle Ci powiem, że oni nawet mają prawo dać Ci tekst pozafilozoficzny i poprosić Cię o filozoficzną interpretację, czyli w praktyce mogą Ci nawet dać jakieś opowiadanie literackie, coś takiego CKE też może zrobić, jest na to miejsce. Dobra. Nie przedłużając w takim razie, ja pozwolę Ci teraz przeczytać sobie ten tekst. Będę leciała tak w dół
w dół po ekranie, ty sobie go zatrzymuj w konkretnych momentach i czytaj, lub ewentualnie, jeżeli taka forma jest dla ciebie wygodniejsza, zamieszczam link do tej matury w opisie, tak też możesz sobie go przeczytać, lub po prostu możesz sobie zatrzymać tutaj w odpowiednich momentach, jak będę poruszała w dół. Dobra. No i mamy zadanie pierwsze. Ja będę je czytała i będę od razu mówiła odpowiedź. Jeżeli chcesz sam najpierw zastanowić się nad odpowiedzią, no to zatrzymaj w odpowiednich momentach, jak skończę czytać treść polecenia. Oceń, czy treść podanych w tabeli zdań wyraża przekonania autora zawarte w tekście źródłowym. Zaznacz T, jeśli treść zdania wyraża któreś z tych przekonań, albo N, jeśli nie wyraża żadnego z nich. Warunkiem wystarczającym poznania naukowego jest to, że wyrażona w nim myśl jest prawdziwa i daje się efektywnie zakomunikować innym. No i istotnym w tym zadaniu na pewno jest to sformułowanie, warunkiem wystarczającym, czyli takim warunkiem, który wystarczy, żeby był spełniony, żeby dane poznanie już było tym poznaniem naukowym. No i co tutaj mamy? Mamy tutaj myśl prawdziwą oraz daje się efektywnie zakomunikować innym, czyli intersubiektywną komunikowalność. No jest to oczywiście za mało, ponieważ brakuje nam tutaj przynajmniej warunku intersubiektywnej sprawdzalności. Więc no, jakaś myśl mogła być prawdziwa, mogłaby dać się efektywnie zakomunikować innym, ale nie oznacza od razu, że musiałaby być tym poznaniem naukowym, mogłaby być innym rodzajem wiedzy. Więc tutaj mamy N. Dla Ajdukiewicza jest to za mało. Zdanie drugie. Racjonalizm był składnikiem ideologii. Jest to dziwnie sformułowana treść. Ja jak pierwszy raz to przeczytałam, to oczywiście miałam pewnie to, co ty masz teraz, ale jakiej ideologii? Ideologii czego? No, jak nie wiemy czego, to musimy cofnąć się do tekstu, ponieważ tutaj wszystkie pytania odnoszą się do tekstu i tak samo mamy oceniać zgodność z tekstem źródłowym. Więc cofamy się do tekstu. I istotne będzie to zdanie. Największe swe nasilenie i największy wpływ na dzieje zyskały one jednak w wieku XVIII, stanowiąc istotny składnik ideologii tak zwanego wieku oświecenia. Czyli chodzi o wiek oświecenia, czyli racjonalizm był składnikiem ideologii wieku oświecenia i jest to zdanie oczywiście prawdziwe. Mamy tutaj te. Irracjonaliści odmawiają poznaniu racjonalnemu jakiejkolwiek wartości. No nie, nie jest tak według Ajdukiewicza, że irracjonaliści odmawiają poznaniu racjonalnemu jakiejkolwiek wartości. Po prostu uważają, że nie jest to aż tak dogłębne poznanie, ale nie, że nie posiada jakiejkolwiek wartości, jakąś tam wartość posiada. Więc tutaj mamy N. Nieprawda. Zadanie drugie. Dokończ poniższe zdanie. Wybierz odpowiedź A, B albo C i jej rozwinięcie 1, 2 albo 3. Rozważania podejmowane w tekście źródłowym mają charakter epistemologiczny, ontologiczny, metafizyczny i wpisują się w spór o naturę prawdy, o uniwersalia lub powszechniki, o rolę rozumu w poznaniu. No i tutaj poprawna odpowiedź to jest oczywiście epistemologiczny i wpisują się w spór o rolę rozumu w poznaniu. Epistemologia, czyli teoria wiedzy. Kazimierz Ajdukiewicz, prezentując sposób objaśniania racjonalizmu typowy dla jego czasów, uznaje takie objaśnienie za niezadowalające. Podaje dwie różne racje, które autor tekstu źródłowego formułuje na rzecz tezy, że typowy sposób charakteryzowania racjonalizmu jest niezadowalający. No i tutaj istotnym w tym zadaniu na pewno będzie to ostatnie sformułowanie. Podaj dwie różne racje, które autor tekstu źródłowego, czyli musimy tutaj wziąć to od tekstu źródłowego, formułuje na rzecz tezy, że typowy sposób charakteryzowania racjonalizmu jest niezadowalający. Czyli to nie mogą być jakiekolwiek racje, to muszą być racje, które będą nam argumentowały to, że typowy sposób charakteryzowania racjonalizmu jest niezadowalający, bo jak już pewnie zauważyłeś, no cały ten tekst krąży wokół tego racjonalizmu i racjonalizmu. I tutaj musimy cofnąć się do tekstu, musimy znaleźć sobie ten moment, gdzie Ajdukiewicz już scharakteryzował nam, czym ten racjonalizm i irracjonalizm jest i dochodzi do pokazania, że to sformułowania tego hasła racjonalizmu no, jednak są niezadowalające, jednak to jest za mało. No i tutaj to się zaczyna w tym momencie. Wszystkie te sformułowania są jednak ogólnikowe, mało uchwytne i mogą łatwo stać się źródłem nieporozumienia.
Czyli to będzie jedna z tych racji, jeden z tych argumentów na rzecz tezy, że typowy sposób formułowania racjonalizmu jest niezadowalający. Jest niezadowalający, ponieważ no, jest sformułowany w sposób ogólnikowy, w sposób mało uchwytny, a coś takiego może łatwo stać się źródłem nieporozumienia. To już jest wystarczający argument. Idźmy sobie dalej. Hasło racjonalizmu nie zostało nigdy bodaj wyraźnie, a więc w taki sposób, jaki racjonalizm uważa za jedyny właściwy, sformułowane. No i to będzie naszą drugą racją na rzecz tezy, że typowy sposób formułowania racjonalizmu jest niezadowalający. I to jest taki w ogóle bardzo fajny rodzaj argumentu, taki dosyć częsty. W momencie, gdy ktoś nam coś postuluje, no to warto jest się zastanowić, czy te postulaty tej osoby są w ogóle zgodne z ideologią, na której się opiera. No tutaj niestety tak nie mamy, ponieważ racjonaliści głoszą wyraźne i jasne formułowanie myśli, natomiast samo hasło racjonalizmu, tego czym racjonalizm jest, nigdy w taki jasny i wyraźny sposób sformułowane nie zostało. Więc taki zwrot w stronę argumentującego, bardzo, bardzo fajny rodzaj argumentu. Zadanie czwarte. Zapoznaj się z poniższym rozumowaniem. Przesłanka pierwsza. Gdy odczuwam jakiś ból, to jest on mi dany we wszelkich jego odcieniach. Przesłanka druga. Za pomocą słów potrafię przekazać innym doświadczenie własnego bólu we wszelkich jego odcieniach. Zatem wniosek. Nie potrafię w sposób pełni racjonalny przekazać innym wiedzy na temat doświadczenia własnego bólu we wszelkich jego odcieniach. No i co mamy z tym rozumowaniem zrobić? Uzupełnij tabelę. W każdym wierszu tabeli zaznacz te lub nie. Czyli tak lub nie, w zależności od tego, czy poszczególne zdania współtworzące rozumowanie są zgodne z treścią przytoczonego fragmentu tekstu źródłowego. Przesłanka pierwsza, czyli gdy odczuwam jakiś ból, to jest on mi dany we wszelkich jego odcieniach. No oczywiście tak jest. Oczywiście autor tekstu się z tym zgodzi, gdy odczuwam jakiś ból, to jest on mi dany we wszelkich jego odcieniach. Przesłanka druga, za pomocą słów potrafię przekazać innym doświadczenie własnego bólu we wszelkich jego odcieniach. No niestety nie, te słowa są już tutaj ograniczające, więc tutaj mamy nie, tutaj mamy n. Wniosek? Nie potrafię w sposób w pełni racjonalny przekazać innym wiedzy na temat doświadczonego własnego bólu we wszelkich jego odcieniach. Z tekstem źródłowym jak najbardziej to się zgadza, czyli mamy tutaj t. Zadanie 4.2. Wyjaśnij, na czym polega poprawność materialna i formalna rozumowania, a następnie rozstrzygnij, czy przedstawione rozumowanie jest niezawodne. Uzasadnij swoją odpowiedź, wskazując zarazem, którego aspektu poprawności, poprawność materialna lub formalna, dotyczy Twoje rozstrzygnięcia. No na samym początku musimy się zastanowić w takim razie, czym ta poprawność materialna i formalna w ogóle jest. Poprawność materialna to jest po prostu zgodność przesłanek ze stanem faktycznym. Natomiast poprawność formalna to jest poprawność logiczna. Wniosek musi logicznie wynikać z przesłanek. Więc tutaj już mamy to wyjaśnienie, czym ta poprawność formalna i materialna jest. Następnie mamy rozstrzygnąć, czy przedstawione rozumowanie jest niezawodne. Czym jest rozumowanie niezawodne? No, rozumowanie niezawodne to jest inaczej rozumowanie dedukcyjne, takie, gdzie wniosek wynika logicznie z przesłanek, jest po prostu poprawne. Natomiast rozumowania zawodne to byłyby po pierwsze rozumowania błędne, a po drugie niektóre rodzaje indukcji. No i tutaj cofnijmy się w takim razie do tego rozumowania. I zastanówmy się nad jego poprawnością. No, ten wniosek, który wynika z tych przesłanek, jest raczej taki mało z nich wynikający. No, te przesłanki nie uprawdopodobniają tego wniosku. On jest tak trochę jakby przez przypadek się tutaj pojawia. Nie do końca jakby wiadomo, na jakich zasadach logicznych on ma tutaj wynikać. Więc będzie to oczywiście rozumowanie zawodne. No i ta zawodność będzie dotyczyła niepoprawności formalnej. No, wniosek nie wynika logicznie z przesłanek. Ponieważ tutaj mieliśmy jeszcze wskazać, którego aspektu poprawność materialna czy formalna dotyczy Twoje rozstrzygnięcie, więc dotyczy tej poprawności formalnej. Idźmy dalej. Kazimierz Ajdukiewicz w swoim tekście wskazuje na dwa warunki konieczne poznania racjonalnego. Podaj nazwy tych warunków, a następnie rozstrzygnij, czy poniższa wypowiedź jest wypowiedzią racjonalną. Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do ajdukiewiczowskiego rozumienia racjonalności. No i jakie są te dwa warunki konieczne poznania racjonalnego? Po pierwsze jest to intersubiektywna komunikowalność, a po drugie to jest intersubiektywna sprawdzalność, czyli jakby no taki najważniejszy wręcz element tego tekstu. On się nam tutaj pojawia.
W ogóle on jest napisany inną czcionką od CK i zawsze jak sobie czytacie jakiś tekst i pojawi się coś napisanego inną czcionką, to od razu powinna się Wam zaświecić taka lampka w głowie, że prawdopodobnie w takim razie będzie z tego jakieś zadanie. No i tutaj mamy intersubiektywna komunikowalność, intersubiektywna kontrolowalność. Czyli na czym ta intersubiektywna komunikowalność i sprawdzalność polega? Ano, przeczytajmy sobie, racjonalizm głosi, że tylko wtedy wolno głosić swoje poznanie i domagać się od niego powszechnego uznania. Wydaje się ono w sposób dokładny wypowiedzieć w słowach, czyli to będzie ta intersubiektywna komunikowalność. Łatwo da się go wypowiedzieć w słowach, nie ma żadnych wypowiedzi mętnych, niejasnych, można to zrozumieć. I gdy każdy może się w zasadzie przynajmniej przekonać o jego słuszności lub niesłuszności. Czyli to będzie ta intersubiektywna sprawdzalność. No, każdy może to sprawdzić. Okay, czyli to będzie coś przeciwnego jakiejś wiedzy dogmatycznej, jakiejś wiedzy takiej niepewnej, która nie ma dostatecznego uzasadnienia. Jeszcze niżej, to było to zadanie, zadanie piąte. Czyli mamy tutaj te nazwy tych warunków, intersubiektywna komunikowalność, intersubiektywna sprawdzalność. A następnie mamy rozstrzygnąć, czy poniższa wypowiedź jest wypowiedzią racjonalną. Przeczytajmy ją sobie razem, bo to jest dosyć krótki tekst. Symetryczność skali, przeciwwzwrotność, niedyskursywny, patentyczny charakter ekspansji. Oto wymiary, które każą nam opuścić logikę zasady wyłączonego środka, a dla nas wystarczają do porzucenia przy tym ontologii binarnej wspomnianej powyżej. Układ mechanistyczny z swymi licznymi elementami rozrywa własną konsystencją, wykraczając poza progi ontologiczne, nielinearne progi bezwrotności, progi ontogeneczne oraz twórcza autopoiesis. No, można sobie połamać język czytając to w ogóle. Jest to wypowiedź pełna takich słów, sformułowań, które są niejasne, które są nieostre, więc jeżeli mielibyśmy rozstrzygnąć, czy poniższa wypowiedź jest wypowiedzią racjonalną, no na pewno nie spełnia warunku intersubiektywnej komunikowalności, nie jest to w sposób jasny i precyzyjny zakomunikowane, a nawet będzie niezgodne z warunkiem intersubiektywnej sprawdzalności. No, nie da się tego sprawdzić, jeżeli nie da się tego w ogóle w pełni zrozumieć. Więc obydwa warunki tutaj nie będą spełnione, ani intersubiektywna komunikowalność, ani intersubiektywna sprawdzalność. Idźmy dalej. Zadanie szóste. Na podstawie treści przytoczonego fragmentu tekstu Kazimierza Ajdukiewicza i wiedzy własnej przywołaj jedno ze sformułowań tezy racjonalistycznej oraz przedstaw dwie różne racje przemawiające na jej rzecz. Następnie zaprezentuj dowolny żart wobec reprezentowanej tezy lub którejś z przywołanych racji. No i tutaj w takich zadaniach zawsze bardzo istotne jest to, żebyśmy w ogóle wiedzieli, na co mamy się powoływać. Tutaj dają nam możliwość powołania się albo na fragment tekstu, albo na wiedzę własną. Ja tutaj będę się powoływała na ten tekst. Oczywiście nie będę tutaj wymyślała swoich rzeczy, skoro robimy go razem. No i musimy przywołać jedno ze sformułowań tezy racjonalistycznej, no to tutaj możemy sobie przywołać chociażby to, co powiedzieliśmy w powyższym zadaniu, czyli poznanie racjonalne to takie, które zawiera w sobie intersubiektywną komunikowalność i intersubiektywną sprawdzalność. Następnie mamy przedstawić dwie różne racje przemawiające na rzecz tej tezy, czyli na rzecz tezy, którą sobie tutaj sformułowaliśmy. No i tutaj ja to też wezmę od Ajdukiewicza. Cofniemy się do tego momentu. Idzie tu po pierwsze o to, by społeczeństwo chronić przed opanowaniem ich przez niezrozumiały frazes, mający mimo to nieraz silny oddźwięk uczuciowy, wypływający skutkiem jego na postępowanie poszczególnych jednostek i całe ruchy społeczne, a po drugie idzie o ochronę bez przekrytycznym pojmowaniem poglądów głoszonych przez ich wyznawców, nieraz z całą siłą przekonania, ale niedostępnym sprawdzaniu przez innych, a przynajmniej podejrzanych o to, że są fałszywe. Więc idzie o ochronę społeczeństwa przed nonsensem i przed fałszem. Czyli jakby z tego fragmentu możemy sobie wyciągnąć tutaj już dwie racje przemawiające na rzecz intersubiektywnej komunikowalności, intersubiektywnej sprawdzalności. Jedna będzie dotyczyła ochrony społeczeństwa przed nonsensem, czyli przed wypowiedziami dogmatycznymi, takimi, których nie da się sprawdzić, których się nie uzasadnia, oraz przed wypowiedziami fałszywymi, które są fałszywe, które są niepewne i może to wynikać na przykład z nieostrego, z nieprecyzyjnego właśnie formułowania myśli. Czyli jedna racja dotyczyłaby ochrony przed wypowiedziami dogmatycznymi, druga ochrony przed wypowiedziami fałszywymi. Wróćmy sobie do tego zadania ponownie.
Następnie mamy zaprezentować dowolny zarzut wobec reprezentowanej tezy lub którejś z przywołanych racji. Czyli tutaj jakby mamy dowolność, albo możemy skontrargumentować sobie tą tezę, którą sobie tutaj postawiliśmy, albo możemy skontrargumentować sobie którąś z przywołanych racji, które sobie też tutaj postawiliśmy wcześniej. No ja skontargumentuję tutaj tezę i powiem, że taki rodzaj wiedzy, który zawiera w sobie te warunki intersubiektywnej komunikowalności, intersubiektywnej sprawdzalności, no jest dosyć okrojonym rodzajem wiedzy i z tego względu racjonalizm będzie odbierał wartość wiedzy, która nie spełnia tych warunków, czyli na przykład wiedzy religijnej, wiedzy aksjologicznej, a przecież taka wiedza nie musi być wiedzą złą. Zadanie siódme. Zdanie Kazimierz Ajdukiewicz jest reprezentantem Szkoły Lwowsko-Warszawskiej jest zdaniem w sensie gramatycznym i logicznym. Przekształć to zdanie w interrogatyw, a następnie rozstrzygnij, czy otrzymane wrażenie jest zdaniem w sensie logicznym. Swoją odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do pojęcia zdania w sensie logicznym. Czyli żeby sobie przekształcić to zdanie w interrogatyw, musimy najpierw wiedzieć, czym ten interrogatyw jest, a interrogatyw to jest po prostu pytanie. Więc przekształcenie tego zdania w interrogatyw wyglądałoby w taki sposób. Czy Kazimierz Ajdukiewicz jest reprezentantem Szkoły Lwowsko-Warszawskiej? Tyle wystarczy. Następnie mamy rozstrzygnąć, czy otrzymane wyrażenie jest zdaniem w sensie logicznym. No, czym jest wyrażenie w sensie logicznym? No, zdanie w sensie logicznym to jest takie zdanie, które może być prawdziwe lub fałszywe. A czy zdanie, czy Kazimierz Ajdukiewicz jest reprezentantem Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, może być prawdziwe lub fałszywe? No raczej ciężko przypisać wartość prawdziwości lub fałszywości pytaniu. Dlatego to zdanie nie będzie zdaniem w sensie logicznym. No i tutaj uzasadnienie odnoszące się do pojęcia zdania w sensie logicznym, to w zasadzie już sobie wypowiedzieliśmy. Zdanie w sensie logicznym to jest takie, które może być prawdziwe lub fałszywe, a pytanie prawdziwe lub fałszywe być nie może. Nie ma tej wartości logicznej. Jednym z wielu zagadnień podejmowanych przez Kazimierza Twardowskiego, twórcę Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, było zagadnienie relatywizmu. Podaj definicję relatywizmu etycznego tak, żeby nadać jej formę definicji klasycznej. To równej definicji określa jej rodzaj najbliższy i różnicę gatunkową. No i czym jest ta definicja klasyczna? Definicja klasyczna to jest właśnie ta definicja, która zawiera ten rodzaj najbliższy oraz zawiera różnicę gatunkową. I powiedzmy sobie to na przykładzie. Weźmy sobie taką definicję jak ssak. To jest to kręgowiec, który we wczesnym etapie rozwoju żywi się mlekiem matki. Tutaj gatunkiem najbliższym do tego ssaku będzie kręgowiec, bo ssak będzie kręgowcem, ale jednak nie wszystkie kręgowce będą ssakami, więc ta różnica gatunkowa będzie tą cechą, która wyróżnia tego ssaka od innych kręgowców. Czyli różnicą gatunkową w tej definicji byłoby we wczesnym etapie rozwoju żywi się mlekiem matki. Definicja klasyczna to taka, która ma ten rodzaj najbliższy, czyli tam taki najbliższy gatunek, do którego ten ssak należy, oraz różnicę, tą cechę, która go wyróżnia od innych elementów z tego gatunku. Więc w takim razie klasyczna definicja relatywizmu etycznego również zawierałaby ten rodzaj najbliższy i różnicę gatunkową. No i rodzajem najbliższym tutaj byłby pogląd etyczny, czyli powiedzielibyśmy, relatywizm etyczny jest to pogląd etyczny i jakaś różnica gatunkowa, czyli na przykład, który głosi, że wartości moralne są względne. Czyli relatywizm etyczny jest to pogląd etyczny, który głosi, że wartości i normy moralne są względne. Rodzajem najbliższym jest tutaj ten nasz pogląd etyczny, różnica gatunkowa dotyczy tej względności, czyli tego, czym relatywizm wyróżnia się od innych poglądów etycznych. Idźmy dalej. Zadanie dziewiąte. Spośród wymienionych poniżej filozofów z Kasztego, który był etycznym absolutystą, uzasadnij swój wybór, nawiązując do stosownego twierdzenia autora wybranego przez ciebie. No i tutaj absolutyzm oczywiście będzie przeciwieństwem relatywizmu. Absolutyzm będzie uważał, że normy i wartości moralne są niezależne, są zawsze takie same dla każdego. No i tutaj z tych filozofów, których mamy oczywiście na sam początek, rzuca nam się święty Tomasz Akwinu. On będzie tym etycznym absolutystą. W uzasadnieniu moglibyśmy sobie napisać, że święty Tomasz uważa, że wszystkie normy i wartości moralne zależą od prawa naturalnego, dla wszystkich są dokładnie takie same i niezmienne.
idźmy dalej. Zadanie 10. No to jest to zadanie, o którym Ci mówiłam na samym początku, które na maturze nie miałoby prawa bytu, żeby się pojawiło. Zadanie później 10.2. W ostatniej części przywołanego tekstu źródłowego jego autor twierdzi, iż gdyby istniały dwa takie pierścienie, jeden by sobie na palec włożył człowiek sprawiedliwy, a jeden niesprawiedliwy, to nie znalazłby się chyba żaden człowiek taki kryształowy, żeby wytrwał sprawiedliwości i nie śmiałby wyciągać ręki po cudze. Czy przypuszczenia wyrażone w cytacie jest zgodne z poglądami etycznymi Immanuela Kanta? No, oczywiście Kanta nie mogło zabraknąć na jakiejkolwiek maturze od CKE. To znaczy nie jest na każdej, ale na wielu maturach się pojawia. Uzasadnij swoją odpowiedź. W uzasadnieniu odnieś się a. do kantowskiego pojęcia dobrej woli, b. do tezy autonomizmu etycznego przypisywanego autorowi uzasadnienia metafizyki moralności. No i czy te przypuszczenia wyrażone w cytacie są zgodne z poglądami etycznymi Kanta? Oczywiście nie są. I uzasadnienie, a odwołując się do kantowskiego pojęcia dobrej woli, no człowiek moralny nie śmiałby nigdy wyciągnąć ręki po cudze, ponieważ nie byłoby to wyrazem dobrej woli. Dobra wola jest dobra wtedy, gdy działa zgodnie z jakimś obowiązkiem, gdy działa zgodnie z naszym intelektem. Więc wyciąganie ręki po cudze, jakaś niegodziwość moralna nie mogłaby być wyrazem tej dobrej woli. B. Do tezy autonomizmu etycznego przypisywanej autorowi uzasadnienia metafizyki moralności. No i tutaj to zadanie jest sformułowane w taki sposób, że gdybyśmy nie wiedzieli, że uzasadnienie metafizyki moralności napisał Kant, to ciężko byłoby nam odpowiedzieć na to pytanie. No a tutaj tak samo jest to pytanie dotyczące Kanta. Dotyczące jego autonomizmu etycznego, czyli tego poglądu etycznego, który głosi, że normy i wartości moralne są zależne od podmiotu, ale w żaden sposób nie jest to związane ze subiektywizmem Kanta. On uważa, że my posiadamy jakiś taki powszechny rozum i wszyscy analizując sobie ten sam imperatyw, dojdziemy do tych samych tez moralnych, tych samych obowiązków moralnych, dojdziemy do tego samego. Więc tutaj uzasadnienie by dotyczyło również tego powszechnego obowiązku. Zadanie 11. Na gruncie filozofii polityki toczy się spór między zwolennikami konserwatyzmu oraz liberalizmu kulturowego. Wyjaśnij, co jest przedmiotem tego sporu, a następnie rozstrzygnij, czy reprezentowane na poniższym zdjęciu hasło może być uznane za wyraz tylko jednego z dwóch wymienionych w zdaniu stanowisk filozoficznych. Swoją odpowiedź uzasadnij, odwołując się do tezy konserwatyzmu i liberalizmu. No i to jest taki bardzo często popełniany w społeczeństwie błąd w kontekście takiego kulturalnego używania tez konserwatyzmu i liberalizmu. Bo jakoś tak się nam utarło w społeczeństwie, że tego konserwatyzmu i liberalizmu używamy jako przeciwieństw, a tymczasem te pojęcia żadnymi przeciwieństwami nie są. Liberalizm głosi jakąś wolność jednostki, jakąś wolność jednostek w państwie. Więc przeciwieństwem liberalizmu jest totalitaryzm, jest ograniczenie tej wolności. Natomiast konserwatyzm głosi trzymanie się zasad i tradycji, więc przeciwieństwem konserwatyzmu jest zmiana, postęp, rewolucja w skrajnej wersji. To nie są pojęcia przeciwstawne. Dlatego natomiast wyjaśnienia, co jest przedmiotem tego sporu, będzie dotyczyło po prostu tego, jakie wartości za naczelne powinniśmy uznać w naszym życiu społecznym. Nie powołamy się tutaj na nic konkretniejszego, ponieważ no, to nie są pojęcia przeciwstawne. A następnie mamy rozstrzygnąć, czy reprezentowane na poniższym hasłu może być uznane tylko za wyraz jednego z dwóch wymienionych w zdaniu stanowisk filozoficznych. No i tutaj hasło brzmi wolność, równość, demokracja. No i oczywiście jest to hasło, które może być wyznawane zarówno przez liberalistów i przez konserwatystów. Na samym początku chyba nam się to tak bardziej skojarzyło z liberalistami, ponieważ do nich tak najczęściej odnoszą się takie hasła właśnie jakiejś wolności, równości, demokracji. Ale to nie jest też coś, czemu konserwatyści będą zaprzeczali. No nie muszą temu zaprzeczać. Tak samo mogą wyznawać wolność, tak samo mogą wyznawać równość, tak samo mogą wyznawać demokrację i równocześnie trzymać się tradycji. Idźmy sobie dalej. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania. Ty sobie tutaj na chwilkę zatrzymaj, przeczytaj ten tekst i ja od razu przejdę już do zadania. W filozofii klasycznej wyróżnia się dwie władze umysłowe, intelekt i wolę. Wyjaśnij, jaka jest relacja między tymi władzami w wierze religijnej i nauce według Napty. No tutaj musimy sobie rozdzielić odpowiedź po pierwsze na relacje między tymi władzami w wierze religijnej, a po drugie
w nauce. No i w wierze religijnej Napta tutaj będzie uważał, że intelekt jest czymś wtórnym wobec wiary, natomiast w nauce także ta wiara występuje, mimo że nauka kojarzy nam się z tym intelektem. Więc w takim razie w ogólności ten intelekt będzie czymś właśnie dopiero wtórnym wobec wiary. Jest jakiś element wiary, później intelektu, racjonalizacji. Wypowiedź Napty na temat prawdy może uznać za reprezentatywną dla jednej z nieklasycznych koncepcji prawdy. Podaj nazwę tej koncepcji, a następnie nawiązując do cofnej wypowiedzi Napty, uzasadnij swoją odpowiedź. No i tutaj jakby znowu zwracamy uwagę na to, do czego mamy się odwołać. Mamy się odwołać do stosownej wypowiedzi Napty, czyli tutaj musimy przywołać jakąś jego wypowiedź. Tutaj oczywiście tą nieklasyczną koncepcją prawdy będzie pragmatyczna koncepcja prawdy, czyli ta, która głosi, że prawdą jest to, co jest pragmatyczne, to, co jest użyteczne. I tym stosownym fragmentem będzie to ostatnie zdanie. Prawdą jest to, co służy człowiekowi, czyli to, co jest dla nas użyteczne, co nam służy. Tym byśmy poparli swoje zdania. Zadanie 14. Dążyć do obiektywnej prawdy jest najwyższym prawem wszelkiej moralności. Podaj tezę dogmatyzmu epistemologicznego i rozstrzygnij, czy przywołany cytat jest wyrazem tego poglądu epistemologicznego. Swoją odpowiedź uzasadnij. Tutaj mamy przywołać tezę dogmatyzmu, a nie definicję. Więc tutaj no, wystarczy sobie przywołać jakieś ze sformułowań tego dogmatyzmu, tego, co dogmatyzm będzie głosił. Ja powiem, że dogmatyzm epistemologiczny głosi, że jakieś racje nie wymagają uzasadnienia. Następnie mamy rozstrzygnąć, czy przywołany cytat jest wyrazem tego poglądu epistemologicznego. Cytat brzmi: dążyć do obiektywnej prawdy jest najwyższym prawem wszelkiej moralności. No, nie będzie to wyrazem dogmatyzmu epistemologicznego, gdyż dogmatyzm epistemologiczny nie wymaga właśnie uzasadnienia tej racji, tak jak sobie sformułowałam w tezie, a dążenie do obiektywnej prawdy właśnie nasuwa nam to, że wymagamy tutaj właśnie tego uzasadnienia, tego dążenia, a nie przyjmujemy coś na taką przysłowiową wiarę, jak w dogmatyzmie, bez tych uzasadnień. Zadanie 15. Z uwzględnieniem tezy dogmatyzmu epistemologicznego sformułowanej w zadaniu 14 uzupełnij poniższą tabelę. Pisz w wyznaczonych miejscach T, tak, jeśli dany autor podziela wskazane stanowisko, oraz N, nie, jeśli nie podzielał danego stanowiska. No i tutaj mamy Arystotelesa, klasyczne rozumienie prawdy. Oczywiście jakby klasyczna definicja prawdy chyba wszystkim z Arystotelesem się kojarzy. Dogmatyzm epistemologiczny, tutaj również tak samo. Święty Tomasz z Akwinu, Arystoteli, klasyczne rozumienie prawdy, tak, oczywiście. Dogmatyzm epistemologiczny również tak samo. Są w wierze takie tezy, których no, nie da się uzasadnić, trzeba je przyjąć na wiarę. Immanuel Kant, klasyczne rozumienie prawdy, no tutaj nie, Kant już myślał szerzej. Dogmatyzm epistemologiczny, tak. Później idziemy niżej. Zadanie 16 to już jest nasze wypracowanie. No i jeżeli jesteś zainteresowany tym, jak takie wypracowanie powinno być napisane, ponieważ no, teraz jest już taki bardzo konkretny schemat pisania wypracowań i tak naprawdę wystarczy nauczyć się, jak ten schemat wypracowania na maturze brzmi, jaki on jest i trzymać się go i jakby wtedy już powinniśmy dostać stosunkowo wysoką ocenę, stosunkowo wysoką punktację na tej maturze. Nie polecam Ci odchodzenia od tego schematu jednak mimo wszystko, ponieważ takie już drobne odejścia w tym kluczu maturalnym powodują, że punktacja spada bardzo, bardzo w dół. No, wypracowanie w tym roku się bardzo różni od tych wcześniejszych wypracowań. Także jeżeli jesteś zainteresowany wideem na temat tego, jak takie wypracowanie powinno być napisane, no to ono pewnie gdzieś tutaj się wyświetli na górze, także podlinkuję je w opisie. A ja Ci dziękuję w takim razie za dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek nie wyszedł aż tak bardzo długi, no ale jednak tych zadań od CKE tutaj trochę jest. Jeszcze nigdy CKE nie zrobiło aż tak długiego arkusza, no tutaj zaszaleli. Jeżeli jesteś zainteresowany zapisaniem się na zajęcia przygotowujące do matury z filozofii, również zapodaję Ci link do strony w opisie i do tego, jak to zrobić. Dziękuję bardzo, dziękuję za Twoją uwagę, powodzenia na maturze. Hej!